Hej, witamy was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Elir i ze mną jest Mara i nasze świnki morskie. Witamy w kąciku ze świnkami i dzisiaj postanowiliśmy opowiedzieć wam o naszych małych przyjaciołach i o parowaniu świnek morskich. Pierwszy trafił do nas funiek. I to też zdarzyło się tak bardzo spontanicznie. Cała sytuacja wyglądała dość interesująco. Szliśmy sobie po prostu razem, coś załatwialiśmy w mieście i musieliśmy zajrzeć do sklepu zoologicznego. Nie musieliśmy, ty mnie tam zaprowadziłeś. Tak? Tak? No to niech tak będzie. Zatem zaprowadziłem Marę do sklepu zoologicznego. Bo ja świnki nie chciałam. Tak, ona świnki morskiej nie chciała. Ja już kiedyś miałem świnkę morską, więc wiedziałem, jak to wygląda. Mara natomiast nigdy ze świnką morską do czynienia nie miała i była bardzo sceptycznie nastawiona do tego pomysłu. Tym bardziej, że ja kilkukrotnie wspominałem o tym, że może fajnie byłoby taką świnkę morską wziąć. Wiedziałam, że coś knujesz. Tak. Zatem weszliśmy do sklepu zoologicznego i rozglądając się niby za różnymi pierdołami, tam chyba dla psa mieliśmy coś wziąć. Tak, tylko psy mamy w domu, więc... Tak, dla psa mieliśmy wziąć i mój wzrok padł na klatkę, w której siedział funiek. Aktualnie funika nie ma, schował się na poduchę. I stwierdziłem, że to jest świnka morska, która musi, po prostu musi trafić do domu. Co się dzieje? Wszedł pod norkę. Nie wszedł do środka, wszedł pod. No, można. Tak jak mówiłem, że ten świnek musi po prostu znaleźć się w domu. I w tym momencie zaczęła się batalia o przekonanie Mary, żeby chciała... Czy ja wiem, czy batalia? Spojrzałam na świnkę, zobaczyłam czarny ryjek, który zaczął gryźć pręty, bo był bardzo ciekawy, czy przyniosłam coś do jedzenia. Tak, i to mu zostało. I nawet zaczął kwiczeć, z tego co pamiętam. Tak. I zasadniczo... I to był koniec. Tak, i chyba zasadniczo zostałaś postawiona przed faktem dokonanym, bo ja stwierdziłem, że świnka się pojawi, czy się to Marze podoba, czy nie. Nie. Problem był natury takiej, że nie mieliśmy miejsca dla świnki morskiej. Było to tak spontaniczne, że nie mieliśmy nic dla tej świnki. Ani żadnej klatki, ani żadnych... Nic, po prostu nic nie było. Na szczęście w sklepie zoologicznym udało mi się dogadać ze sprzedawczynią, żeby świnka jeszcze przez kilka dni została w sklepie zoologicznym. Pomimo tego, że już została jakby zamówiona, tam zapłaciliśmy za nią i po prostu ona jeszcze przez kilka dni, dopóki nie będziemy mieli chociaż podstaw do trzymania jej, to została jeszcze w sklepie zoologicznym. To była sobota, jak odbieraliśmy funika i po wzięciu ze sklepu zoologicznego, to ku takiej przestrodze, wsiadając do samochodu, Mara postanowiła zobaczyć tą świnkę morską, jak to wygląda w ogóle, czemu to takie fajne. No i jak ją tak oglądała, to wypatrzyła, że świnka ma jakieś czarne... czerwone. Jakieś po prostu czerwonych gości ruszających się, tak, malutkich. Tak, po śwince morskiej. Co zaowocowało natychmiastowym pojechaniem do weterynarza. I rozpoczęciem tak... Smarowania świnki. Tak, kroków zapobiegawczych mających na celu eksmisję nieproszonych... Dość brutalną. Dość brutalną, nieproszonych gości. No jak już wspomnieliśmy w poprzednim materiale, funiek na początku zamieszkał w akwarium, co było dużym błędem. Tak, w materiale oczywiście o klatce, tak. No nie czuł się tam zbyt komfortowo wieczorami, jak już się troszkę oswoił, zaczynał wariować, biegać po tym akwarium, rozbijać się o szybki i wtedy stwierdziłam, że tak być nie może i trzeba jednak
posłuchać tego, co piszą w internecie i kupić klatkę. Tak, klatka została zakupiona dnia chyba następnego. Kilka dni później. W każdym razie Funiek przeżył 4 dni w akwarium. Także można powiedzieć, dzięki interwencji Mary Funiek tylko 4 dni się męczył. Oczywiście był malutki, więc... Wtedy jeszcze, jeśli chodzi o wielkość, nie było tak źle z tym akwarium, bo naprawdę był maleńki. W międzyczasie, jak już mieliśmy Funka, zaczęłam czytać, właśnie szukać informacji o świnkach i tak trafiłam na stronę właśnie Stowarzyszenia Pomocy Świnkom Morskim. Oczywiście gdzieś tam, nim będziecie mieli gdzieś tam tej strony. Gdzie dowiedziałam się, że świnki powinny żyć razem z innymi świnkami, tak? Przynajmniej że powinny we dwie. Być dwie, co najmniej. No i przekonałam Elirda, co nie było wcale takie proste, bo tym razem to on nie był skory tak, ja do nie wysłuchania byłem, mnie, ale też postanowiłam, że wbrew wszystkiemu postaram się o drugą świnkę. No, udało mi się w końcu przekonać, więc pojechaliśmy po Bysia aż do Grudziądza i z powrotem. Tak, biorąc pod uwagę, że mieszkamy pod Łodzią, to wyprawa była dość długa. Oczywiście Bysio, sprawa z adopcją Bysia, bo Bysio był adoptowany. Nie był kupiony, tylko był wzięty ze forum właśnie Stowarzyszenia Pomocy Świnkom Morskim, które to stowarzyszenie zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, pomocą świnkom morskim. Wzięliśmy od Skitty, to chyba była poprzednia właścicielka. Tak, w każdym razie Bysio pochodził właśnie, jego historia jest taka, że pochodził z do hodowli, był malutką świnką jeszcze, malutką, 3-miesięczną, kiedy go braliśmy. I miał trafić właśnie jako skończyć jako pokarm dla węży, więc tak, stowarzyszenie go uratowało. Trafił do domu tymczasowego i z domu tymczasowego trafił do nas. Jak poprzednio chyba wspominaliśmy, adoptując ze Stowarzyszenia Pomocy Świnkom Morskim mamy pewność, że świnki są zdrowe i co do płci i tak dalej. Oczywiście należało się skontaktować z domem tymczasowym, obgadać wszystkie rzeczy i tak rozpoczęła się nasza podróż do Grudziądza, trwająca 4 godziny chyba w jedną stronę. Cały dzień spędziliśmy. W ogóle tak skończyło się tym, mieliśmy planować mieć na wakacje, ale w końcu świnka, adopcja, klatka, zakup karmy i zadbanie o te wszystkie podstawowe sprawy zjadły całe nasze wakacyjne fundusze, ale i tak uważam, że było warto. Tak, Bysio do nas trafił. W drodze, oczywiście dojeżdżając do domu tymczasowego, wszystko pięknie wyglądało. Bysio oczywiście trafił najpierw na kolana do Mary, gdzie wyciągnął wszystkie łapki na pokład. Potem trafił do mnie na kolana. I postanowiliśmy, jeszcze chwilę oczywiście zostaliśmy. W każdym razie podczas powrotu Mara została kilkukrotnie przez Bysia naznaczona. I na początku miał się nazywać Lejek, ze względu na jego zamiłowanie do obsikiwania wszystkich powierzchni, na których się znajdował. I tak właśnie Bysio trafił do nas dość, no, wieczorem. Funiek już miał tutaj tą klatkę, już zdążył się z nią zapoznać i dochodzimy do momentu, w którym należy sparować obie świnki. Co jest niebezpieczne przy parowaniu? Ano to, że takie parowanie może się nie udać. Dochodzi wtedy do sytuacji, gdzie mamy dwie świnki, które nie potrafią się ze sobą dogadać. Jak wygląda sytuacja ze sklepem? Ze sklepem wygląda tak, że raczej nie oddamy tej świnki z powrotem do sklepu. Sprzedawca raczej nie zgodzi się na wzięcie świnki z powrotem. Natomiast w momencie, w którym staramy się świnki sparować, biorąc ze stowarzyszenia, jest możliwość oddania, jeśli sparowanie się nie powiedzie, oddania świnki do jakiegoś najbliższego domu tymczasowego
i po prostu nie ma. No tak, kłopot. Gdzie znajdą świńce inny dom, a tak. My możemy spróbować z kolei połączyć naszą świnkę z jakąś inną, tak? Oczywiście adoptowanie świnki jest nieodpłatne. Tak. Jeśli chodzi o samo łączenie świnek, to nie jest to takie proste. Klatkę musieliśmy dokładnie wymyć, tak żeby nie pachniała funkiem, żeby funiek nie czuł się jej jedynym prawowitym właścicielem. Łączenie powinno przebiegać najlepiej w jakimś w ogóle innym pokoju, gdzie ta świnka, która jest już z nami, nie przebywała, więc nie ma tam jej zapachów. W miejscu, którego nie znają. Tak, w miejscu, którego żadna ze świnek nie zna. Bysio był bardzo przerażony. Pamiętam, że kiedy położyliśmy go na tam kocu przygotowanym w tym innym pokoju, po prostu wyglądał jakby zdechł. Siedział bez ruchu, był zupełnie przerażony, sparaliżowany strachem. Gdy podstawiliśmy funka i poczuli się nawzajem, Bysio po prostu nagle ożył, ożywił się, zaczął turkotać, biegać. Tak, warto wspomnieć, że Bysio miał dwóch braci. Prawdopodobnie braci. No, prawdopodobnie braci. W każdym razie pochodzili z tego samego miejsca. Tak, i praktycznie całą drogę Bysio wracał z jednym ze swoich współtowarzyszy, tak, powiedzmy to tak. Więc... No, Bysio był jakby przyzwyczajony do towarzystwa innych świnek. Jeśli chodzi o funka, no to nie widzieliśmy go jeszcze nigdy wcześniej. Z inną świnką. Tak, nie widzieliśmy jego kontaktu z innymi świnkami. No, nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Tak, tak. Jeśli chodzi o parowanie, Mara wyszukała bardzo dużo informacji na temat, jak takie parowanie może przebiegać, czego się wystrzegać i tak dalej, więc w jakimś minimalnym stopniu mieliśmy informacje na ten temat, natomiast praktycznie każde parowanie przebiega troszkę na innych zasadach i trzeba się po prostu odpowiednio przygotować je do łączenia. No tak, ale są ogólne zasady. Najpierw właśnie, jak już mówiłam, jakiś pokój, w którym świnki jeszcze nie były. Na początku duża przestrzeń, tak żeby one mogły tam, nie wiem, uciekać przed sobą, ganiać się, bo różne rzeczy się dzieją podczas łączenia. Jeśli nie ma zębów, świnki nie gryzą się, nie atakują się tak, w taki bardzo agresywny sposób, że po prostu fruwają w powietrzu albo futro lata w powietrzu, no to powinniśmy je tak oczywiście obserwować, ale jakby nie wtrącać się. W momencie, kiedy świnki jednak zaczynają być bardzo agresywne wobec siebie, możemy użyć na przykład spryskiwacza, tak, z wodą, żeby jakby ochłodzić atmosferę. Świnki wtedy się przestraszą i uciekną. Jeśli już dochodzi do takiej naprawdę krwawej bitwy, to nie powinniśmy wkładać rąk między walczące świnki, dlatego że mogą nas bardzo mocno pogryźć. Najlepiej rozdzielić je jakimś, nie wiem, kocem, ręcznikiem, po prostu rzucić między nie, żeby odgonić, rozdzielić uwagę. Je. Nasze łączenie naszych świnek przebiegało dość łagodnie, wiadomo, było tam turkotanie, machanie tyłeczkami, wskakiwanie na siebie, bo świnki bez względu na płeć jakby kopulują ze sobą. Tak, dominacja polega na tym, kto kogo wydyma. No i tak w końcu Bysio jakby przejął władzę. Tak, parowanie u nas trwało z kilka godzin chyba, nie? Tak. Punkt kulminacyjny parowania u naszych świnek był w momencie, w którym funiek położył się obok Bysia. W I tym momencie. Nogę. Tak, i wyciągnął łapkę. W tym momencie wiedzieliśmy już, że. Znaczy wiedzieliśmy, uznaliśmy, że najgorszy moment mamy już za sobą, że jakoś tam się dogadają. Że skoro czują się swobodnie w swoim towarzystwie. Tak, najpiękniejsze w całym tym parowaniu był moment, w którym zostało postawione jedzenie. Chcieliśmy je zachęcić, żeby może zjadły razem, wiadomo, przez żołądek do serca i tak dalej. Co zrobił funiek? Wlazł cały do miski tak, żeby Bysia nie mógł z niej nic wyciągnąć. Tak, także to była taka dość śmieszna sytuacja. Tak, później należy zmniejszyć przestrzeń. Na przykład tak jak my postawiliśmy górę od klatki, tak żeby jakby były zmuszone świnki pobyć ze sobą na tej mniejszej przestrzeni. No i było dobrze. Tak, tak. Nie pogryzły się, nie kłóciły się. Oczywiście
co zrobić w sytuacji, w której, zresztą tak jak wspomniałem z tym jedzeniem, również to był pomysł, sposób zaczerpnięty z internetu, że to może zachęcić świnki, jeśli razem będą jadły, do wspólnego życia. Tak. Później świnki trafiły razem do klatki. No tutaj zaobserwowałam, że gdzieś tam Bysio chyba chciał odpocząć już po ciężkim dniu, po podróży, po przeprowadzce, a Foniek cały czas chodził za nim, bo był bardzo zainteresowany jego osobą i nie dawał mu spokoju, więc Bysio tam czasem kłapnął na niego, ale raczej tak ostrzegawczo niż z agresją. Tak, Bysio jest takim pacyfistą, on chyba tak. Nie lubi przemocy. Tak, Bysio rządzi, ale to jest taka władza bardzo spokojna. Miesianko im się kończy, trzeba zaraz wsypać. No, także nasze łączenie było w porządku. Tak, co w sytuacji, w której łączenie... Co w momencie, w którym parowanie nie idzie zgodnie z wcześniej założonym planem? No, są dwie opcje. Albo rozdzielamy świnki i jedna ląduje w domu tymczasowym, i próbujemy z inną świnką, albo rozdzielamy je na chwilę, tak? To znaczy tak, nie jest za bardzo wskazane takie rozdzielanie gdzieś tam, to znaczy łączenie świniak na przykład przez kilka godzin, a później rozdzielanie ich na jakiś czas i znowu łączenie, bo to jest tylko stres i tak naprawdę za każdym razem, kiedy świnki spotykają się po raz kolejny, ustalają hierarchię na nowo, więc to wszystko zaczyna się od nowa. Lepiej dać im naprawdę, o ile nie ma jakiejś naprawdę krwi czy latającego futra, dać im po prostu... Łączyć rasa porządnie, tak? Tak. Jeśli no jest źle, możemy jeszcze... Jest źle, świnki się gdzieś tam gryzą, ganiają, znaczy ganiają to zawsze. W każdym razie, jeśli no, dochodzi do jakichś nieprzyjemnych sytuacji, możemy spróbować świnki razem wykąpać na przykład, co jest dla nich też stresujące i może sprawić, że świnki po prostu przestraszone przytulą się do siebie i będą potrzebowały siebie nawzajem. Możemy jakiś włączyć, nie wiem, w pobliżu odkurzacz, suszarkę, coś takiego, żeby świnki musiały po prostu, poczuły potrzebę tego towarzystwa. Broń Boże wpuszczać inne zwierzęta do tego pokoju. No tak, nie mówimy o czymś, co grozi ich życiu, tylko raczej o po prostu wystraszeniu ich, tak, żeby się gdzieś tam... Odradzamy pukanie, krzyczenie i tak dalej, bo to z reguły na świnkach nie robi wrażenia. Raczej coś takiego właśnie, suszarka, wiatrak. Albo kąpiel. O kąpaniu świnek morskich zresztą też zrobimy osobny odcinek. Tak, to będzie materiał w praktyce. Materiał z pielęgnacji świnek morskich, jak się tym zajmować, czego używać i tak dalej, ale to będzie zupełnie inny materiał. Co jeszcze odnośnie parowania świnek morskich można dodać? W zależności od płci przebiega raczej tak samo. Tak, i samiczki potrafią być wobec siebie agresywne i samce. Mówi się, że samce są bardziej, ale to nie do końca tak jest. Chociaż słyszałam wiele opinii, że nie da się zrobić dużego statka samców, natomiast można zrobić duże statko samiczek, czyli no jednak jak jest więcej samców, to jest mniejsza szansa, że się dogadają, tak? A samiczki już szybciej. Natomiast jeśli chodzi o samców, a samiczki posiadają coś takiego jak rójka, podczas której są jak kobieta, czyli są nie do ogarnięcia. Są złośliwe, wredne, gryzą inne świnki. Tak, mogą wtedy atakować inne świnki. Także kobiety też, inne kobiety potrafią wtedy atakować, są złośliwe, nieznośne, każdy facet to wie, także... Nasi świnkowi panowie też potrafią czasem mieć ciężkie dni i latać tam po klatce, ganiać się po klatce, czy zachowywać się wobec siebie agresywnie. No, czasem tak jest, a później im przechodzi, więc może od czasu do czasu muszą przypomnieć, kto tu rządzi. Tak, w chwili, w której nasze świnki zaczynają, nazwijmy to, walczyć, robimy jedną ważną rzecz. Usuwamy wszystko z klatki. Wszystko, co może grozić świnkom jakimś upadkiem, uderzeniem. Przede wszystkim, tak? Tak, przede wszystkim uderzeniem. Czyli tak jak nasze świnki miały jakiś czas temu właśnie takie ciężkie dni, to wyjęliśmy tą półeczkę, bo na przykład świnka, nie wiem,
uderzona przez drugą świnkę mogłaby zawadzić o kant i też źle by się to skończyło. Wyjmujemy wszystko, co niebezpieczne, ale też wszystko, co niepotrzebne, żeby świnki nie miały o co walczyć, czyli wszystkie poduszki, jakieś hamaczki, pierdoły. Tak, po prostu klatka zostaje pusta. Zostawiamy tylko dwie miseczki w dwóch rogach klatki, żeby świnki nie musiały się ze sobą jakby spotykać przy misce i walczyć o jedzenie, chociaż jest go dużo, ale i tak wtedy będą miały problem. W miseczkach oczywiście jest to samo, tak? Tak. Sianko najlepiej wtedy po prostu, chyba że mamy dwa paśniki, ale sianko można wtedy po prostu rzucić na podłoże. Rozłożyć i tyle. Tak. Też w dwóch kubkach, żeby każdy miał swoją. No wtedy są przydatne też dwa poidełka, tak żeby po prostu świnki miały każda coś swojego i nie musiały walczyć o te przedmioty. Tak. U nas raz doszło do sytuacji takiej, gdzie Funiek i Bysiek zostali rozdzieleni na noc ze względu na to, że nie baliśmy wiedzieliśmy, się tak, nie wiedzieliśmy, co się może zdarzyć w nocy, kiedy nas nie będzie, pomimo tego, że wszystko niby zostało usunięte z klatki, to mieli tak jakiś parszywy nastrój, że po prostu dosłownie świnka przelatywała z jednego końca klatki na drugi i no nie chcąc zastać niemiłego widoku, rano postanowiliśmy je na noc rozdzielić. Tak. Funiek wylądował... Spędził noc w transporterze. Tak, Funiek wylądował w transporterze. Oczywiście transporter był duży, Funkowi zresztą się podobało, bo tak, rano nie bo chciał wyjść. Tak. Miał tam ciepły kocyk, mógł się zawinąć, poidełko, jedzenie, więc... Tak, więc nie był jakoś poszkodowany. I o ile na początku kłóciły się tylko w klatce, na wybiegu natomiast była zgoda, o tyle później doszło do pierwszej wojny świnkowej i kłóciły się w klatce i na wybiegu. A po dwóch dniach im przeszło. Tak, a po dwóch dniach była zgoda, najlepsi kumple, także... Czasem tak jest, tak, i czasem nie trzeba tak od razu tak rezygnować, że już się nie uda. Tak, dlatego niektórzy... tak właśnie odnośnie parowania to nie jest tak, że cały czas, jak już się raz dogadały, to już cały czas będzie tak, cacy. Niektórzy też naprawdę miesiącami walczą o to, żeby świnki nie walczyły. No też nie przynosi to zazwyczaj skutków, bo tak jak mówię, opiera się to na łączeniu i rozłączaniu świnek, co też nie jest dobre. No ale tak czasem się uda, więc nie ma co tracić nadziei, że jak świnki się pokłócą, to już koniec. Tak, znamy historię świnek, które żyły ze sobą ileś czasu, właściwie świnek płci żeńskiej, żyły ze sobą ileś czasu, natomiast w pewnym momencie jedna świnka postanowiła sterroryzować pozostałe. Tak, postanowiła terroryzować pozostałe i musiała zostać rozdzielona, pomimo tego, że ileś czasu żyły razem, mieszkały, było wszystko cacy, to w pewnym momencie jednej śwince po prostu coś się nie spodobało, odwaliło i zaczęła terroryzować inne świnki, musiała zostać rozdzielona. Także to nie jest zawsze tak, że jak już raz sparowana, to już tak będzie na stałe. Trzeba wziąć również pod uwagę to, że to również są stworzonka myślące, mają swoje humory i różnie po prostu może być. Co z takich śmieszniejszych jeszcze rzeczy odnośnie naszych świnek, to to, że ogólnie dominuje u nas Bysio, czyli ten taki brązowy. Tak, on dominuje, on jest jakby przewodnikiem stada i tak dalej. W momencie, w której znajdują się poza klatką, Funiek, czyli ten biały, który tam teraz zajadał siano, zaczyna prowadzić. Bysio idzie posłusznie za nim. To jest taka dość ciekawa sytuacja. Bardzo śmiesznie się ich obserwuje. Jeszcze z takich śmiesznych informacji to Funiek jest ten odważny. Jest na tyle odważny, że potrafił wystartować do labradora, który kiedyś mi się tutaj zakradł. Oczywiście labrador jest bardzo pokojowo nastawiony i chciał się po prostu przywitać. Klatka była zamknięta, więc biedny położył się przy klatce, zaczął tam nosem niuchać. Niestety Bysio nie był zainteresowany poznaniem i labrador został dziabnięty w nos. Bysio czy Funiek? Funiek. A powiedziałem o Bysio. Funiek, tak. Tak.
Tak, oczywiście. Funik w ogóle jest bardzo charakterny i jak coś mu się nie spodoba, to każdego potrafi dziabnąć. Jestem tego żywym przykładem. Tak. Raz. Jeśli pogłaszczę się go pod bródką w momencie, kiedy nie ma na to ochoty, to... Nastroju to się dostaje ząbkami. Również jeżeli on jest bardzo zabawowy, zaczyna biegać po klatce, a nierozważnie znajdzie się ręka dużego bądź dużej przed jego pyszczkiem, to dostaje się takimi czterema sztylecikami i jest to na pewno cenne, aczkolwiek bolesne doświadczenie. Jeśli chodzi o łączenie, to już... Tak, jeśli chodzi o parowanie, łączenie świnek, to są to chyba już wszystkie najważniejsze wiadomości, informacje. Oczywiście, jeśli macie jakieś pytania odnośnie parowania, odnośnie tego materiału konkretnego, zadajcie je tam na dole w komentarzach. My postaramy się Wam odpowiedzieć, udzielić się odpowiednich informacji. A w tym momencie żegnamy się z Wami i do zobaczenia w następnym materiale, w następnym kąciku ze świnkami morskimi. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Cześć.